Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Oto słowo Pańskie. Jan otrzymał od Chrystusa władzę wyrzucania złych duchów, tak jak pozostali apostołowie. Jak zobaczył kogoś innego, zaczął mu zabraniać. Zobaczcie, człowiek jak dostanie trochę władzy, trochę, to mu się wydaje, że ma ją już na zawsze. Mało tego, myśli, że ma jej więcej niż jej dostał. Próbuje ustawiać innych. On dostał władzę wyrzucania złych duchów, ale nie dostał władzy szafowania tą władzą. Święty Jakub napisał, że człowiek jest jak para, która ukazuje się na chwilę, a potem znika. Zobacz, ile znaczy twoja władza. Huchnij na lustro lub na szybę. Zostaw tam trochę pary i zobacz, jak długo się utrzymuje. Tyle znaczysz w życiu każdego człowieka, którego spotykasz, któremu próbujesz dawać rady, którym chcesz sterować. Czasami myślimy, że zrobiliśmy na kimś tak niesamowite wrażenie. No przecież ja mu powiedziałem. Przecież ja mu mówiłam. Zobacz, ile to znaczy. Te twoje słowa. Tyle, ile para na lustrze. Na chwilę. Tyle znaczy. We wspomnieniach, w tym wszystkim, co drugi człowiek ze sobą nosi. Nie jesteśmy stwórcami. Jesteśmy tylko stworzeniem. I trzeba zająć swoje miejsce w szeregu. I wtedy człowiek stanie się tak naprawdę, jak mówi ten psalm, ubogi duchem. Jak będzie wiedział, kim jest. Jak będzie ubogi duchem, jak będzie taki, to będzie gotów wejść do nieba. Ten psalm mówi, ubodzy duchem mają wstęp do nieba.